Naszym drugim ekspertem jest pani Katarzyna Wiatr. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zadać pani kilka pytań z dziedziny oszczędzania bankowego, przez które można pomnożyć lub oszczędzić swoje pieniądze. Jakie produkty oferuje bank w zakresie oszczędzania pieniędzy? Bank Pekao S.A. ma oszczędzanie pieniędzy, jest to lokaty bankowe, rachunki oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne i certyfikaty depozytowe. Lokaty bankowe mamy na lokaty negocjowane, są to na dni. Określona jest ilość dni, maksymalna to jest 365 dni. Lokaty standardowe, czyli same się odnawiają, mogą być na 1 miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy oraz tak zwane lokaty progresywne, 9 i 13 miesięczne. Tu jest jedna bardzo ważna rzecz, w lokatach progresywnych możemy zerwać taką lokatę w przeciwieństwie do wcześniejszych, który wymieniłam, nie zrywając oprocentowania. Minimalny czas trwania lokaty to jest 3 miesiące, abyśmy dostali oprocentowanie w momencie, kiedy ją zerwiemy. Oczywiście lokaty nie są prowadzone tylko w złotówkach, w złotych polskich, ale również w standardowej walucie. Rachunki oszczędnościowe, mamy rachunki, dwa rachunki osobiste, które są oprocentowane. Jest to rachunek Eurokonto Premium Plus oraz Eurokonto Max oraz rachunek oszczędnościowy, który się nazywa Dobry Zysk. Pieniądze w każdej chwili mogą być wypłacone przez klienta. Nie ma zerwania. Pieniądze, które zainwestuje klient, może trzymać tydzień, miesiąc. W każdej chwili może wyciągnąć pieniądze i oprocentowanie w pełni klientowi się należy. Fundusze inwestycyjne możemy inwestować jednorazowo, czyli przynosimy do banku daną kwotę pieniędzy. Zainwestujemy, bądź możemy robić to poprzez systematyczne odkładanie, w niedużych kwotach systematycznie odkładając pieniądze. I ostatnim produktem, który jest ostatnio dość powszechny, są certyfikaty depozytowe. Są to pieniądze, gdzie nasz bank gwarantuje wypłacenie pieniędzy, kapitału, który żeśmy ulokowali. Odsetki są uzależnione od sytuacji, co się dzieje na giełdzie, od kursów walut oraz od ceny złota. Lokaty są prowadzone w dwóch walutach. Euro i dolary, a czy w franku szwajcarskim też są prowadzone? Jak wspomniałam, prowadzone są w dwóch walutach. Powiedziałam, te takie najbardziej powszechne to są dolar i euro, ale bank również prowadzi waluty w funtach brytyjskich oraz w frankach szwajcarskich. Mniej popularne, ale jednak dalej stosowane. Czy bank może zagwarantować, ten konkretny bank, gdy upadnie, klienci dostaną odszkodowania z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego? Tak, nasz bank należy do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, więc możemy zagwarantować, że w momencie, kiedy nasz bank by upadł, w ogóle nie myślimy o czymś takim, ale gdyby nasz bank upadł, że klientom, którzy prowadzą u nas rachunki, mają zainwestowane depozyty, właśnie prowadzą rachunki oszczędnościowe, że zostanie im wypłacona kwota. Oczywiście wskazana jest kwota, jaką bank wypłaci, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci, to nie jest kwota maksymalną, którą klient ma na koncie. W tym momencie jest to kwota równowartość w złotych 100 tysięcy euro. Jedno jest ważne, jeżeli na przykład u nas rodzic ma konto i mama i tata mają wspólne konto, jedno, bądź wspólną lokatę, to osobną kwotę 100 tysięcy euro otrzyma mama i 100 tysięcy euro otrzyma tata. Czyli każdemu oddzielnie zostanie wypłacana kwota równowartość w złoty 100 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o Bank Pekao S.A., ja myślę, że jako Bank Pekao S.A., jako z uwagi, że jesteśmy największym bankiem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, jako kapitał, który mamy, jeden z największych, myślę, że to, że trzymając w banku Pekao S.A. mamy gwarancję środków ulokowanych. Wspomniała pani, że jeżeli ma ktoś wspólną lokatę, tak, czy rachunek oszczędnościowy, to dostanie po 100 tysięcy euro każdy z osobna. Oczywiście do tego, żeby została ta wypłacona po 100 tysięcy każdej z tych osób, nie musi być rozdzielności majątkowej pomiędzy małżeństwem. Nie musi być rozdzielności majątkowej. Wystarczy, że to jest rachunek bądź lokata wspólna. Chociaż trzeba również i o tym powiedzieć, że klienci często się zabezpieczają na zasadzie takiej, że często dywersyfikują, to znaczy rozdzielają swoje pieniądze między różnymi bankami. Jaki produkt bankowy jest najlepszym procentem pomnożenia swoich pieniędzy i równocześnie, żeby było to też bezpieczne? Lokaty, które mamy, to są lokaty
około 5-6% w skali roku. Klienci również nadal wybierają te lokaty, chociaż dużym powodzeniem, również z uwagi na bezpieczeństwo, w tym momencie proponujemy klientom fundusze inwestycyjne. Ale jakie fundusze? Są to fundusze bezpieczne, fundusze banku Pekao S.A., fundusze Pionier, gdzie fundusz obligacyjny plus bądź dynamiczna alokacja, to są z rodziny funduszy obligacyjnych, za ostatni rok przyniósł 7,5%. Bądź to jest na rynku naszym krajowym pieniądze inwestowane. Są klienci, którzy również inwestują na rynkach zagranicznych. Są to fundusze obligacji dolarowych inwestowane w złotówkę, gdzie ostatni rok przyniósł nam 18% rentowności. Więc uważam, że tu są bardzo wysokie pole manewru między lokatami, funduszami inwestycyjnymi. Chociaż również bym wspomniała o produktach, które nazywają się produkty systematycznego oszczędzania. Również w tym momencie klienci inwestują do tych produktów. Są to w niedużych kwotach, inwestujemy do funduszu, kwota może być 100 zł minimalna bądź większa, gdzie teraz tak głośno jest mowa o naszych emeryturach, że to co społeczeństwo nasze w ogóle nie oszczędza, nie odkłada pieniędzy, więc mamy między innymi właśnie indywidualne konta emerytalne, produkt akumulacji kapitału, co często jest tak, że babcie dla swoich wnuków już zaczynają odkładać. Dzieci nieraz się rodzą, mają już swój PESEL, ale babcia czy dziadek już tam odkłada jakieś pieniądze, żeby idąc na studia czy do szkoły mogły coś dzieciom tak samo dać. Więc tak jak mówię, reasumując to, jednak są dalej to lokaty bankowe, bezpieczne fundusze inwestycyjne oraz produkty systematycznego oszczędzania, które w tym momencie w banku polecamy klientom. Wspomniała Pani wcześniej, że u Polaków największym powodzeniem nadal cieszą się lokaty. Lecz przy wysokiej inflacji, która wystąpiła w tym roku, to ten zysk jest po prostu mały. Uważam, że każda lokata, która ma około rentowność na poziomie 4,9-5%, jest ciekawszym rozwiązaniem niż na przykład trzymanie pieniędzy w domu. Zawsze oprocentowanie na tym poziomie, bądź nawet wspomniane wcześniej, fundusze, bo można to również i do funduszy inwestycyjnych ulokować te pieniądze. Oprocentowanie już rozmawialiśmy około 7,5% w bezpiecznych funduszach inwestycyjnych, bo niekoniecznie to musi być w lokaty inwestowane. Ale tak jak wcześniej wspomniałam, lokaty, które oprocentowanie jest na poziomie 5%, da nam, nie stracimy przy obecnej inflacji. Ja się sugeruję inflacją, która w tym momencie mam informację 3,9%. Więc tak jak wspomnę, jeszcze raz podsumuję, to oprocentowanie około 5%, co mówiłam, że bank ma między 5 a 6, ponad 5%, jest w tym momencie przy tym poziomie opłacalne. Zysk na funduszach inwestycyjnych wspomniała dla Pani, że wyniósł w ostatnim roku 7,5%. A jeszcze jaki podatek jest od tego odprowadzany? Od produktów, które ogólnie inwestujemy w banku, czy to jest lokata bankowa, czy to jest fundusz inwestycyjny, niestety musimy odprowadzić nadal od zysku, od rentowności 19% podatku Belki. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję.